Hejka, dzisiaj taki mały przewodnik po Chromebooku, po Chrome OSie, tak żeby wam było łatwiej zacząć korzystać z Chrome OSa i pokazać, że to nie jest nic strasznego, trudnego i naprawdę może być przyjemne. Dobrze, czy na naszą wycieczkę po Chrome OS pominąłem specjalnie etap uruchamiania od nowa Chromebooka, bo tam po kolei nas prowadzi zarączkę, gdzie wpisać maila naszego, żeby użytkownika swojego od Google, gdzie wpisać hasło do Wi-Fi, żeby to wszystko ładnie grało. To jest bardzo proste. Nas zapyta się, czy chcemy, czy to jesteśmy my, czy nasze dziecko będzie z tego korzystało, tam jest bardzo prosto to wytłumaczone. Zresztą na niejednym filmie na, na YouTubie znajdziecie ten krok. Ja tutaj chcę się zająć bardziej takim praktycznym użytkowaniem Chrome OS-a, więc dobrze, załóżmy, że jesteśmy świeżym. Mamy tu użytkownikiem. Pierwszy raz korzystamy z Chrome OS-a. Z Chromebooka. To tu mamy całe ikony. Tu otwieramy sobie to tak jakby menu Start. Jak w Windowsie tu mamy skropeczkę. I teraz, właśnie w aktualizacji obecnej, chyba teraz to byłam taka z większych, możemy segregować sobie od A do Z te nasze ikony. Możemy też według kolorystyki segregować te nasze ikony więc jest fajnie. Możemy też tworzyć foldery, tak jak na Androidzie. Na przykład bierzemy sobie Google Play to nazywamy sobie jak tam chcemy, bo na potrzeby. Możemy dodawać kolejne rzeczy do, do tego folderu, na przykład ustawienia. Tylko musi być, o taki kwadracik się pojawić, pyk. Dobrze, teraz możemy sobie wyciągnąć każdą z ikon, nie ma z tym problemu. I co jest ważne, na Androidzie by nam się ten katalog już automatycznie, gdzie ten jest, cii, 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 ten katalog, o tutaj, co mamy, folder z, zlikwidował. A, ta, a tak to musimy, tu musimy wyciągnąć, dlatego, że może chcemy jakąś in, inną rzecz dołożyć, żeby tu nam się praktycznie już nie pokręciło coś. Tak tutaj jest w ten sposób. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, że mamy coś takiego jak odkryj miejsce, gdzie możemy się dużo rzeczy dowiedzieć nauczyć o Chromebooku, o Chrome OS tą główną stronę mamy też takie jak aplikacje gdzie nam podpowiada różne rozwiązania to możemy sobie poczytać o w ten sposób to wygląda to się nie będę z tym o to zagłębiał bo nocy sobie pominę bo to każdy tam ma te swoje jakieś tam na koncie i mamy właśnie te aktualizacje tutaj i w ostatniej aktualizacji właśnie były te ikony dorzucone. Tu mamy jeszcze tworzenie, edytowanie filmów w Google, zdjęcia. Tym tematem zajmiemy się na innym poradniku. I tak jak mamy, tu możemy sobie poczytać wstecz wszystkie aktualizacje, które były. Te słuchawki działają. To wszystko dobrze współpracuje, nie ma z tym problemu, bo sprawdzałem. Więc zarządzanie poleceniami głosowymi jest, tego jeszcze się w tym nie bawiłem. I jak mówię, tutaj są różne te aktualizacje, czyli ten system cały czas się rozwija. Więc tutaj są nowe opcje dodawane. Dobrze, ale Chrome OS to też jest jakby ekosystem z telefonem. Możemy sobie synchronizować i warto to zrobić. Już mówię dlaczego. To oczywiście, jak uruchomimy pierwszy raz, nas zapyta, czy chcemy synchronizować, bo wykryje, że mamy telefon i mamy. I to więc co sobie zrobimy? Jakby tego nie było, no automatycznie to wchodzimy tutaj w ustawienia połączenia urządzeń i tu możemy sobie wszystko Samsung zrobić połączyć, nie ma z tym problemu, możemy wejść, tu mam więcej opcji. Ale tu możemy sobie to zrobić, skonfigurować, nam mnie wykryło będzie opcja, żeby skonfigurować. Dobrze, i tak. Mamy tutaj trzy ikonki: hotspot. Czyli mamy telefon z internetem, Androidem w kieszeni. Jesteśmy na mieście dziś w kawiarni i klikamy sobie tutaj. I załączamy ten internet z telefonu. Tu mamy poza sieć, zasięg sieci i nawet baterii. Ile nasz telefon ma, możemy to sobie skontrolować. Tu mamy ostatnie zakładki, które odtwarzaliśmy na naszym telefonie. Czytaliśmy zajebisty artykuł o dyskach twardych. I teraz chcę tu wyświetlić, żeby napisać swoją opinię, jakieś swoje streszczenie. Możemy to zrobić, a teraz to wyłączę, bo to ciasteczka nas nie będę zatwierdzał, bo ja sobie wchodzę w opcje yy, zaawansowane tam i zatwierdzam, które chcę, które nie chcę z ciasteczka, więc tak po swojemu. Nie klikam tego, zaakceptuj wszystkie. Ja wiem, większość tak robi, ok, tego nie neguję. I to jest nie tylko to, bo teraz sobie wchodzimy tu w wiadomości... Ja mam już to zsynchronizowane, tak nam się pokaże... Zaraz yy, yy, roz, rozparuję, i wezmę. Z czystym sumieniem rozparowałem to teraz, żeby wam pokazać coś. Pokazuje się takie okno, w ten sposób to wygląda. I tu mamy instrukcję dokładną, że trzeba wejść w... menu yy, no na telefonie już to nie będę przebiczki z telefonu pokazywał, bo wiadomości... U góry w menu wychodzimy, w parowanie urządzenia jest coś takiego, skaner kodów, klikamy i po prostu przykładamy telefon, skanuje nam się i się automatycznie nam sparuje. To nie ma z tym problemu, i mamy to działa, funkcjonuje. To jest proste, żebyście widzieli, jak to wygląda. To mamy to, to, to zrobione z tych najważniejszych rzeczy. Dobrze, i teraz ten cały wspaniały sklep Google, który jest na Chromebookach dostępny. Chrome OS Flex nie jest. Niektórzy z tego powodu mają. Już nie będę się tutaj wyrażał, ale delikatnie coś ich swędzi, powiemy to w ten sposób. Dobrze. I tutaj mam taką teorię, że po prostu Google to wprowadza, chce sprawdzić, jak to działa, funkcjonuje i ma większą kontrolę jakby nad modelami urządzeń, z którym może to sprawdzić wcześniej, czy to dobrze działa, funkcjonuje w ten sposób. Chociaż inni mogą mieć tysiące innych teorii spiskowych na ten temat, ale ja podejrzewam, że to jest w ten sposób. Drugą opcją może być tak, że na razie to testuje, sprawdza, może pracuje, żeby udostępnić to na. Flexie, ale w... szczerze, chyba wątpię. Może jednak, ale tego nie wiemy. To... Zobaczymy z czasem. I mamy tu te wszystkie aplikacje różne, porobione, więc możemy sobie wejść, zainstalować, zrobić w ten sposób coś fajnego tutaj zainstalować. Bo ja tu mam spot i mam wszystko poinstalowane. Więc primę mam zainstalowaną. Mogę wziąć tu otwórz, a mogę wziąć też odinstal odinstaluj. Więc ja tutaj nie będę brał, bo to sobie później skon skonfiguruję. I teraz, tak właśnie, jak chodzi o wyświetlanie, weźmiemy sobie Lightroom'a. On nam się wyświetla prawidłowo w ten sposób tutaj. Znaczy on nam się normalnie wyświetla, działa. Tu już nie będę wchodził o ten Lightroom, na razie mówił. Ale możemy sobie wziąć tak jak Studio Google ono się wyświetla w takim formacie. W momencie, jak ja sobie jeszcze raz je Wam wyświetlę Google Studio i tu mamy nie możemy żadnej opcji przełączyć już na inne tryby go. Ale... Są aplikacje, które się wyświetlają nam na przykład domyślnie, tak jak tutaj w formie tabletu. Oczywiście, tu mam Momencik, w cońcu takiego możemy wybrać te, opcję telefon, bo wolimy w formie telefonu, bo tak korzystamy na telefonie i tak jest nam wygodnie. Możemy w formie tabletu i niektóre opcje właśnie mają taką możliwość. Zmieniania rozmiaru. Tylko z tym, że nam się wyświetla takie okno os oszerzenie, że ta aplikacja, jak będziemy w tym trybie działać, może nam się rozłączać, czy coś nieprawidłowo działać w tej aplikacji, bo to jest taki tryb troszeczkę wymuszony i bierzemy w ten sposób możemy to sobie ustawiać. Dobrze, jak mamy to zrobione, przejdziemy teraz do funkcjonalności, która jest w Windowsach. Bardzo fajna sprawa, więc tu, tu klikamy. I mamy możemy sobie dzielić ekran. Robimy sobie coś takiego. I do tego sobie weźmiemy tutaj przeglądarkę. Otwarta. I zrobimy coś takiego. Albo tutaj wzięło mi się. Dobra, mi się wzięło na pół, to sobie weźmiemy w ten sposób. Bo na przykład mamy tu poradnik sobie wyświetlimy tekstowy, jak Korzystać z tej aplikacji Jakieś porady i się uczymy Danej aplikacji korzystać Albo mamy tutaj jakiś artykuł I tu mamy odwalony dokument tekstowy I na przykład piszemy swoją wersję tego artykułu W ten sposób możemy sobie działać A jeszcze jest taki tryb Zaraz wam pokażę przeglądarkę Otworzę sobie na full I otworzę sobie na przykład Folder i tu bierzemy taką mamy opcję, o w ten sposób. Co jest ważne, ona zawsze jest yy, u góry. Możemy mieć inne aplikacje, inne rzeczy zrobione. Tutaj o. w ten sposób. Czy inne strony, jak wyświetlamy rzeczy, robimy one są pod spodem. Możemy sobie otworzyć też. Widzicie kolejną aplikację, ona jest pod spodem, czyli to taki nadrzędny z... widok jest, też fajna sprawa, też to może się przydać Dobrze, tylko chciałem to wam pokazać Oczywiście jak sobie wyświetlimy tutaj te pliki całe I mamy tutaj coś takiego jak pliki Google Play'a Nie wiem czy wiadomo, to jest stworzony folder Mamy tu stworzony folder, pobrane pliki i mamy do dysku Google naszego dostęp, nie ma z tym problemu. Ja tu mam jeszcze trzecią opcję RetroArch, ale to już jest co innego. Będziemy to sobie już omawiać kiedy indziej. Dobrze, to są takie podstawy. Coś jeszcze powinienem wam powiedzieć, tak na rozruch. W sumie nie, chyba na tym przestaniemy. Bo tu mamy zrzut ekranu. O, możemy sobie robić zrzut ekranu. Yy... O, i to jest takie. Tu mamy, tu mamy różne opcje od tego, ale myślę, że tym się zajmiemy już kiedyś indziej. Tylko wam pokazuję, że to jest. i Oczywiście takie rzeczy jak zrzut ekranu, czy. O, możemy sobie pyk robić. Tutaj nie ma z tym problemu, ale to mówimy kiedy indziej. Coś. A i tutaj, jak widzicie, Bluetooth, tak jak mówiłem, słuchawki te małe bezprzewodowe mam sparowane i pada mam sparowanego, bo możemy tu korzystać z GeForce Now, z Game Passa Clouda i normalnie gry też uruchamiać, też sobie pograć, jak jesteśmy gdzieś tam w podróży. I tutaj, oczywiście, wybór sieci, tutaj to po prostu tutaj nie ma problemu. Te Wi-Fi łączymy, internet, nie ma z tym problemu. 6.0 wifi i pokażę teraz wam właśnie nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę gmaila chcę tutaj i piszemy sobie Ja akurat korzystam z tego testu. I właśnie chcę Wam pokazać coś, że tutaj, jak chodzi o internet, wydajność to jest yy, dobre jest Wi-Fi. I ja mam internet. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Tu chwilowo, jakiś taki był. Ten dzisiaj przy pogodzie jest 6. przy fajko 4 mam. I zobaczcie. I praktycznie maksymalny internet wyciąga z tego tutaj po Wi-Fi. Zaraz zobaczymy. Wydajność jest bardzo dobra internetu. Więc ta karta daje radę. Ja akurat tu mam tak zrobione, że mam. Yy, też jest. Akurat tutaj zasięg jest mniej więcej. Gdzieś koło trzech kresek, czterech, jakby dwie trzecie zasięgu, dlatego to i tak jest w ten sposób. Bo ja miał 100%. stanął w miejscu, gdzie mam 100% na full to wtedy. Myślę, żeby spokojnie wyciągnęło dużo więcej. Oko tysiąca potrafi wtedy wyciągnąć. I jak widzicie, internet. A tu, więc spokojnie, mam do Orange, zobacz, twój internet, internet światłowy przeważnie, a ja tu. Więc jest spoko z internetem. Dobra, tu już nie będę za dużo mówił, przedłużał, bo to, co najważniejsze, to już usłyszeliście, powiedziałem. Tylko was poproszę o zostawienie subskrypcji, żebyście nie przepadli kolejnych materiałów poradników z korzystania z Chrome OS, Chromebooka i z kreatywnego sposobu wykorzystania Chromebooka. Bo jest coraz więcej możliwości, coraz y, narzędzi, które umożliwiają też zrobienie kreatywnych rzeczy, ciekawych rzeczy. Na Chromebooku niekoniecznie trzeba mieć mocny do tego komputer. Bo w większości myślę, że te rozwiązania, które przedstawię na tygodniach, wystarczą do ciekawej, nawet kreatywnej pracy. Mm -hmm. I napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie? Może jakieś macie prośby, żeby zrobić jakiś konkretny poradnik z Chrome os -a czy z Chromebooka? Więc śmiało piszcie i zostawcie tą łapę.